otrzymałaś dziś nagrodę w telewizji Wielkiej Klasu, samochód przyjaźni. Jestem bardzo wzruszona, bardzo zaszczycona tą nagrodą. Tym bardziej, że tak znakomite grono biurowców oceniało nasze zgłoszenia. Fachowcy od biznesu, fachowcy pracujący w bankowości, samorządowcy najwyższej klasy. Także to wielki prestiż i naprawdę wielka, wielka niespodzianka. A jak Pani uważa, co zdecydowało tak naprawdę, że... Myślę, że konsekwencja wszystkich samorządów, które działają w Świdnicy od 1990 roku, które z jednej strony dbały o infrastrukturę, o tereny, o warunki komunikacyjne, ale z drugiej strony zawsze wiedziały, że współpraca to dialog, że trzeba słuchać tej drugiej strony i rozumieć, jakie potrzeby ta druga strona posiada. W przypadku przedsiębiorców to niezwykle istotne, bo bez przedsiębiorczości, bez rozwoju naszych firm nie można mówić o rozwoju miasta w ogóle. Czy jest to ważna nagroda? Bardzo ważna, zajmie honorowe miejsce na mojej półce. Dla mnie tym bardziej ważna, że pierwsza moja taka prestiżowa, ale to jednocześnie wielkie zobowiązanie i będę się starała robić wszystko, żeby udowodnić, że Świdnicy ta nagroda się należała. Dziękuję bardzo. Dziękuję.